Gdyby dobra wróżka we własnej osobie przyrządziła swe zaklęcia rozważnie, posłuchajcie mnie wszyscy uważnie, to właśnie wtedy był sobie książę, którego nazywano Aquilio. Ten 20-letni młodzieniec zapragnął poślubić najpiękniejszą księżniczkę na świecie. Polecił więc obwieścić wszem i wobec o zamiarze ożenku. Wkrótce komnaty pałacu zapełniły się przysłanymi zewsząd portretami pięknych kandydatek, uśmiechających się z oprawionych w złote ramy obrazów, pośród których książę spędzał długie godziny, zastanawiając się nad wyborem oblubienicy. Wybranką została Nazarenna, księżniczka Bikarii. Ambasadorowie obu królestw uzgodnili między sobą niezbędne szczegóły uroczystości. W pałacu Aquilina wszystko było już gotowe do ceremonii. O świcie w dniu zaślubin książę udał się na najwyższą wieżę, z której wypatrywał swojej narzeczonej. Już niebawem miał nadjechać orszak i książę spodziewał się zobaczyć wymarzoną piękność. Tymczasem żadnego orszaku nie było widać. Po pewnym czasie nadjechała zaledwie jedna karoca, z której wyszedł brodaty, zgarbiony starzec. Jestem książę Bikari, a oto moja córka Nazarenna, którą chcesz pojąć za żonę. Aquilino nie krył rozczarowania. Księżniczka była bladą i pomarszczoną karlicą, zupełnie niepodobną do piękności z obrazu. Widząc zakłopotanie księcia, starzec rzekł: to wszystko przez nadmierne emocje i trudy podróży. Wystarczy trochę odpoczynku, a odzyska swoją urodę. Aquilino chciał odwołać ślub, lecz dał przecież swoje słowo, a zatem należało go dotrzymać. Polecił natomiast przełożyć ceremonię zaślubin o 2 dni, a starca i jego córkę ugościł w pałacu. O świcie następnego dnia, chcąc poprawić sobie humor i otrząsnąć się z rozczarowania, wybrał się samotnie na polowanie, na które zabrał swoją złotą, ozdobioną klejnotami dubeltówkę. Po długiej i wiodącej przez pola i łąki wędrówce dotarł do 1000-letniego lasu. Na swojej drodze napotkał srebrnego zająca, który skubał trawę i uparcie wpatrywał się w księcia, wcale nie spłoszony jego obecnością. Książę wycelował w zwierzę i wystrzelił. Dym opadł, a zając jak gdyby nigdy nic, skubał sobie trawkę dalej w tym samym miejscu. Książę podszedł jeszcze bliżej. Zając czmychnął. Przycupnął kawałek dalej, po czym znów zaczął się wpatrywać w księcia swoim spokojnym, ludzkim wzrokiem. Aquilino oddał kolejny strzał. Dym rozwiał się w powietrzu. Zając zaś, nastroszywszy jedno ucho, a drugie spuściwszy, siedział sobie na tylnych łapkach, jak gdyby nigdy nic, i wpatrywał się błagalnym wzrokiem w księcia, poruszając pyszczkiem. Ledwie jednak książę rzucił na ziemię broń i spróbował się zbliżyć, zwierzę odskoczyło i schowało się pośród rosnącego nieopodal sosnowego zagajnika. Aquilino nie bardzo wiedział, co począć. To zapewne czary. Oparł się o pień potężnego drzewa, rozmyślając o słodkim spojrzeniu swej nieśmiertelnej ofiary. Nagle zdało się, że słyszy gdzieś za sobą, jakby we wnętrzu owego pnia, dobiegające z oddali głosy i dźwięk muzyki. Odwrócił się i obszedł drzewo. I nic. Ponownie więc oparł się o pień, a wtedy znów usłyszał głosy i dźwięk muzyki. Zniecierpliwiony uderzył pięścią w korę drzewa. Rozległo się skrzypienie i otworzyły się 2-skrzydłowe drzwi, a oczom przerażonego księcia ukazały się lśniące schody. Zdumiony Aquilino postąpił kilka kroków do góry, gdy wtem usłyszał zatrzaskujące się za nim drzwi. Pałac był ogromny. Schody, werstybule, korytarze, logie i komnaty ciągnęły się w nieskończoność, a we wszystkich marmury, porfir, jaspis i bez liku klejnotów. Rozpływający się w zachwycie, Aquilino szedł dalej. Noc była już blisko, a w zaczarowanym pałacu żywej duszy. Za wyjątkiem idącej przed Aquilinem pary rąk, z których jedna trzymała kaganek, a druga zaś dawała mu znak, by za nią podążał. W końcu dotarli do przestronnej jadalni. Aquilino siedział przy stole, a ręce zaczęły podawać rozmaite dania i wyborne wina.
Książę przypatrywał się tym samoistnym, latającym rękom i starał się je schwytać, gdy tylko były w pobliżu. Jednakże te kładły błyskawicznie potrawy na stole i wymykały się zwinnie niczym motyle. Po posiłku księciem owładnęła senność, więc wstał od stołu i udał się na spoczynek. Wówczas ręce zaprowadziły go do pokoju wyścielonego szkarłatnym adamaszkiem, a następnie wykonały gest pożegnania i zniknęły. Książę wsunął się pod eleganckie prześcieradła i zasnął. Śniła mu się księżniczka Nazarenna, lecz nie ta, którą przywiózł mu brodaty garbus, tylko jego piękna, jasnowłosa wybranka z obrazu. Nagle obudził go potworny hałas. Książę uniósł lekko powieki. W oświetlonej komnacie rozgrywała się osobliwa scena. Oto liczne pary rąk, takie same jak te podające wieczorem do stołu, śmigały po komnacie, splatały się ze sobą i pokazywały w jego kierunku. To w co gramy? W piłkę! Gramy z tym, co śpi? Kto śpi? O tam, w łóżku, nie widzicie go? Spod uchylonych powiek książę zobaczył zbliżające się ku niemu ręce. Złapały ze wszystkich stron za prześcieradło, naprężyły je mocno, po czym zaczęły podrzucać księcia, chichocząc przy tym ochryple i mocno piszcząc. Książę udawał, że śpi. Nie chce się obudzić! Obudźmy go, obudźmy! I z jeszcze większą zażyłością zabrały się do swojej okrutnej zabawy. Kogut zapiał po raz pierwszy, a ręce rzuciły księcia na łóżko i zniknęły. Gdy Akulino tak leżał obolały, w pewnym momencie usłyszał jakiś szelest, a chwilę później zobaczył obok łóżka srebrnego zająca. Tyle, że zamiast czterech łap zwierzę miało gładkie nogi i ręce kobiety. Książę Akulinie, to ja, księżniczka Nazarenna, wybranka twojego serca. Gdy wraz z moim orszakiem przejeżdżałam przez las, pewien czarodziej zamienił mnie w zająca i uwięził w tym zamku z całą moją świtą. Wyzwolisz mnie z zaklęcia, jeżeli spędzisz tutaj trzy noce podobne do tej. Czarodziej, który rzucił na mnie zaklęcie, to znany ci już ojciec karlicy, z którą masz się ożenić. Po tych słowach zając zniknął. Akulino czekał niespokojnie na kolejny wieczór. Do stołu i tym razem podawały latające ręce. Książę zjadł i udał się na spoczynek. Obudziły go potworne hałasy, a następnie liczne pary rąk chwyciły za prześcieradło i jeszcze zajadlej niż poprzedniej nocy zaczęły go podrzucać. Nie chce się obudzić! Jeśli się nie obudzi, to już po nas! Ręce rzuciły księcia w górę jeszcze raz. Tak mocno, że zawiózł na wystającym z drewnianego stropu gwoździu. A następnie zniknęły. Akulino otworzył oczy i zobaczył przed sobą srebrnego zająca, którego ciało przybrało w całości kobiecą postać. Głowa wprawdzie pozostała jeszcze zajęcza, lecz oczy były ludzkie. Biedny książę, z miłości do mnie wytrzymaj jeszcze jedną noc, a potem będziemy wolni. I nadeszła trzecia noc. Znów pojawiły się ręce, tym razem jeszcze bardziej rozgniewane. Gramy? Gramy. Ale dzisiejszej nocy musimy z tym skończyć. Musimy. I to powiedziawszy, przystąpiły do swojej okrutnej zabawy. Z całej siły podrzucały Akulina pod sam sufit, a ten przyklejał się do niego na chwilę niczym kawałek ciasta, po czym opadał na naprężone prześcieradło przy akompaniamencie diabelskiego chichotu. Miłość do Nazarenny powstrzymała go przed otwarciem oczu. Nie chce się obudzić! Jesteśmy zgubieni! Już po nas! Zaczyna świtać! To koniec! Rozwścieczone ręce zbliżyły się do okna. Naprężyły prześcieradło i wystrzeliły Akulina w niebo. Książę wzbijał się hen wysoko do góry, a potem zaczął spadać i spadał tak przez 10 minut, aż w końcu wylądował na trawie. Otworzył oczy. Był mocno obolały, ale żył. Znajdywał się tuż obok zaczarowanego drzewa. Przed oczami miał swoją prawdziwą narzeczoną, Nazarennę, której olśniewająca uroda nie miała sobie równych na świecie. A tuż za nią stał cały orszak. Karoce, damy i rycerze wyzwoleni wraz z nią z zaklęcia.
wszyscy razem ruszyli w podróż do zamku. A niezwłocznie po przyjeździe książę nakazał wszystkim mieszkańcom zamku zgromadzić się w sali Rady Najwyższej i polecił przyprowadzić brodatego karła i jego córkę. Zwracając się do ministrów, rzekł: zamówiłem skrzynię ze złota pełną klejnotów. Zabrał mi ją grasujący na drodze rzezimieszek i podmienił na inną, starą i spróchniałą. Los jednak chciał, że odzyskałem swoją skrzynię. I jak myślicie, którą zatrzymam? Pierwszą, odpowiedzieli. A co powinienem zrobić z rzezimieszkiem i spróchniałą skrzynią? Spalić! I tak też się stało. A wyrokowi i zaślubinom towarzyszyły oklaski całej gawiedzi.